Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny program z cyklu Ale Akcja na kanale CMC Market z Polska. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem jest pan Marcin Krasoń, ekspert platformy Obido.pl. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rynku nieruchomości, bo to jest rynek, który już od lat bardzo interesuje polskie społeczeństwo. Ostatnio był pan, bo rozmawialiśmy przez telefon jakiś czas temu, na forum rynku nieruchomości w Sopocie. I chciałem od tego zacząć. Czy pojawiły się tam jakieś ciekawe wnioski, z którymi chciałby się pan z naszymi widzami podzielić, dotyczące właśnie polskiego rynku nieruchomości, polskiego rynku mieszkaniowego, tego, co się dzieje z cenami, czy jakieś takie najważniejsze wnioski stamtąd płyną, które może pan nam tutaj w skrócie przedstawić? No jest to o tyle ciekawe, że właściwie wiele osób jechało do tego Sopotu z taką myślą, że jestem bardzo ciekaw tego, co inni ludzie powiedzą na temat rynku, jak ten rynek teraz wygląda i podstawowe pytanie, jakie teraz w Polsce właściwie w temacie mieszkaniowym, bo rozmawiam tutaj o mieszkaniówce, się pojawia, to czy to już jest bańka cenowa, czy ona pęknie, kiedy pęknie? I niestety są to takie pytania, na które odpowiedzi nie ma. Padło jedno bardzo mądre, ale niewiele wyjaśniające zdanie z ust bodaj doktora Czerniaka, który powiedział, że o bańce wiemy dopiero wtedy, kiedy ona pęknie. I rzeczywiście jest tak, że te ceny mieszkań rosną od, no już jakbyśmy spojrzeli z szerszej perspektywy, od paru lat, bo pandemia na chwilę to przystopowała, ale niewiele potem się zmieniło i wzrosty dalej są i to bardzo dynamiczne. No w związku z tym te ceny rosną, każdy mówi, że już jest drogo, że już jest bardzo drogo, już tam kolejne takie tak zwane psychologiczne bariery pękają, na przykład 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, to taka jest taka jedna z tych barier, ale mieszkania dalej drożeją, nic nie wskazuje na to, żeby miały zacząć tanieć, bo trzeba się zastanowić nad tym, co mogłoby sprawić, żeby mieszkania były tańsze. No, na cenę mieszkań zasadniczo wpływają dwie rzeczy. Po pierwsze relacja popytu i podaży, a po drugie koszty budowy tego mieszkania. Jeśli chodzi o relację popytu i podaży, to w tym momencie w Polsce mamy ogromną przewagę popytu nad podażą, szczególnie widać to w dużych miastach, na przykład w Warszawie, gdzie, no, mówiąc wprost, brakuje mieszkań, jest dużo więcej chętnych do kupna niż mieszkań w ofercie deweloperów. I z tą podażą nie za bardzo jest co zrobić, bo mieszkanie to nie jest coś takiego, że zwiększymy moce produkcyjne w fabryce, naciśniemy dwa przyciski i wyprodukuje nam się ich więcej. Nawet gdybyśmy chcieli tak zrobić, bo mielibyśmy materiały budowlane, mielibyśmy pomysły, pieniądze na to, pracowników, wszystko, to mieszkania powstają na gruntach. I to jest jeden z podstawowych problemów polskiego rynku, brak dostępnych gruntów i przyciągające się formalności. Bardzo wiele jest atrakcyjnych terenów w dużych miastach, które należą do jakichś agencji rządowych, do spółek Skarbu Państwa, samorządów, spółek samorządowych i tak dalej, ale one sobie leżą i są nieuwolnione, a gdy deweloper chce budować osiedle mieszkaniowe, no to w tym momencie albo płaci ogromne, ale to naprawdę ogromne stawki za działki w miarę dobrze położone, albo buduje gdzieś na końcu świata, gdzie osiedle będzie sąsiadowało z polem uprawnym, nie będzie żadnej infrastruktury, szkoły, przedszkola, komunikacji zbiorowej, być może otworzy się jakaś żabka i to będzie jedyna atrakcja w całej okolicy. I niestety ta relacja pomiędzy popytem a podażą jest nie do naprawienia od strony podażowej w tym momencie. Z drugiej strony wszystko, co się dzieje wokół, stymuluje popyt. Mamy w tym momencie taki czas, gdzie są historycznie najniższe stopy procentowe, co pociąga za sobą bardzo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych, więc mieszkania na kredyt są łatwo dostępne. Z drugiej strony, kiedy mamy niskie stopy procentowe, no to wtedy ludzie uciekają z banków, bo jak ktoś ma w tej chwili jakieś oszczędności, widzi, jak wygląda inflacja, ona przekracza już 5% przecież, i chciałby gdzieś te swoje pieniądze, ja nie mówię nawet, że zarobić, ale on chciałby je bezpiecznie przechować, żeby te pieniądze nie były pożerane przez tę inflację, która się niebezpiecznie rozpędza. No idzie taki człowiek do banku, mówi: dzień dobry, kochany banku, mam 1 000 000 złotych, co ty możesz mi zaoferować?
takiego bezpiecznego, bo nie chcę zaryzykować, inwestować, nie chcę ponosić ryzyka, chcę tylko te pieniądze bezpiecznie przechować. No i bank wtedy mówi: o super, mam dla ciebie świetną ofertę promocyjnej lokaty na 0,5%. I wtedy ten człowiek może co najwyżej przetrzeć oczy ze zdumienia, bo przy 5% inflacji lokata na 0,5%, a nawet na 1%, a to już nie jest takie powszechne, no jest po prostu abstrakcyjnie wręcz nieatrakcyjne. No i ludzie szukają alternatyw dla tych oszczędności i wielu z nich kieruje się na rynek nieruchomości, bo patrzą na to, co się dzieje w ostatnich latach. Mieszkania sprzedają się jak świeże bułeczki, ceny rosną. Wystarczy po prostu kupić i nic nie robić. Jak się rozmawia z deweloperami, to oni przyznają wprost, że nie brakuje osób, które przychodzą, kupują mieszkanie, na przykład na jakimś tam wczesnym etapie inwestycji i zupełnie nie są zainteresowane tym, kiedy to mieszkanie będzie oddane, kiedy dostaną klucze, kiedy zostanie wybudowane. Po prostu włożyli w to pieniądze z takim założeniem, że za kilka lat wyciągną z zyskiem. A jeżeli nie z zyskiem, no to przynajmniej z zachowaną jakąś tam wartością. I takich osób jest coraz więcej. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo mówiąc o mieszkaniu, mówimy o czymś, co jest właściwie coraz częściej się to pojawia w takich różnych dyskusjach. Nie jest to dobro inwestycyjne, tylko jest to podstawowe prawo człowieka. Jeżeli zaczynamy spekulować czymś takim jak prawo obywatelskie, prawo człowieka, bo to chodzi tutaj o dach nad głową po prostu, no to robi się niebezpiecznie. Jeśli chodzi o te ceny, no to tak jak mówiłem, po drugiej stronie mamy koszty budowy i one też niestety nie spadają i nie za bardzo wygląda na to, żeby miały spadać, bo już wspomniałem o tym, że grunty są drogie i drożeją coraz bardziej i bardziej. Koszty pracy też nie spadają. Do tego mamy ceny materiałów budowlanych, one też nie idą wcale w dół. Na dodatek przeciągają się procedury, więc ten zysk, czy ta marża dewelopera, która jest, no jest rozłożona coraz bardziej w czasie. Bo pamiętamy, już tutaj taka dygresja, wiele mówi się o marżach deweloperów, że one wynoszą 20, 25, czasami 30%. Tak, wynoszą, tylko że to jest marża rozciągnięta w czasie. To nie jest tak, że ktoś kupuje jakiś towar, nie wiem, rowery do sklepu rowerowego i sprzedaje je w ciągu roku z zyskiem jakimś tam X, tylko marża dewelopera no, rozciąga się na cały proces od rozpoczęcia budowy, a zanim rozpocznie się budowa, to przecież są całe formalności, przygotowania, prace architektoniczne i tak dalej, aż do momentu, kiedy sprzeda się ostatnie mieszkania, to jest ładnych kilka lat. No i obraz tego rynku w tej chwili jest taki, że nadal jest bardzo dużo znaków zapytania, nadal wszyscy czekają na to, co się stanie, i mam wrażenie, że to może być tak, że będziemy czekać i czekać i jakichś tam obniżek się nie doczekamy, bo tych czynników, które przemawiają za wzrostem cen, no jest właśnie bardzo dużo i szczególnie ta relacja popytu i podaży jest dość niepokojąca. Jak przyjrzymy się danym dla największych miast, to ta przewaga popytu jest naprawdę ogromna. Ja pozwolę sobie przytoczyć ostatni raport firmy JLL, gdzie według JLL-a sprzedanych mieszkań w Warszawie w drugim kwartale było 6 tysięcy, a wprowadzonych do sprzedaży 5 tysięcy. We Wrocławiu było to ponad 3 tysiące, a wprowadzonych tylko 1500, czyli dwa razy więcej mieszkań się we Wrocławiu w ciągu kwartału sprzedało niż wprowadzono do sprzedaży. No to oczywiście powoduje uszczuplenie oferty, jest coraz mniejszy wybór, no i to jest naprawdę to jest niezdrowa sytuacja dla wszystkich, bo oczywiście łatwo jest populistycznie gdzieś powiedzieć, że o, deweloperzy teraz się dorabiają i tak dalej, bo są zyski, bo mieszkania się sprzedają jak świeże bułeczki. Tak, sprzedają się jak świeże bułeczki, tylko pamiętajmy, że na szczęście na tym rynku wiele firm deweloperskich działa długofalowo, myśli długofalowo, i to wcale nie jest dla nich zdrowe, bo oni sprzedadzą te mieszkania i nie będą mieli co robić. Bo to jest biznes wieloletni i dużo łatwiej jest na przykład planować działania biznesowe, kiedy mniej więcej jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość. A w tym momencie jest to tak nieprzewidywalne, że niestety bardzo trudno jest prowadzić biznes. I to dotyczy tak naprawdę wszystkich, którzy są na tym rynku nieruchomości zaangażowani.
nic dobrego z tego nie wynika. Jest to też oczywiście ogromny kłopot dla osób, które chciałyby kupić mieszkanie. No bo po pierwsze, wyobraźmy sobie sytuację, ktoś odkłada od, nie wiem, 10 albo 15 lat na mieszkanie, w końcu tam odłożył sobie, bądźmy optymistami, 700 tysięcy złotych, chce kupić to mieszkanie, zaczyna się rozglądać. No i powiedzmy w styczniu widzi na takiej platformie Obido na przykład, że za 700 tysięcy w fajnej okolicy może kupić na przykład 70-metrowe mieszkanie. No i myślę sobie, ok, to jest coś, co spełnia moje oczekiwania, jest fajne, to oglądam sobie. No i ten człowiek sobie ogląda, chodzi po osiedlach, odwiedza jednego dewelopera, drugiego, trzeciego. To jest taki początkowy etap poszukiwania mieszkania, to jest taki czas, gdzie poszukujący chce przejrzeć jak najwięcej, bo chce mieć takie poczucie, że wszystko zobaczył, że na pewno nie przeoczył czegoś, co będzie lepsze od tego, co wybrał. No i to oczywiście zajmuje jakiś tam czas. No i mija kilka miesięcy, ten człowiek dojrzewa do tej decyzji, żeby kupić to mieszkanie, wraca do tego dewelopera, u którego był w styczniu i widział to fajne mieszkanie za 700 tysięcy i okazuje się, że to mieszkanie kosztuje 750 już, albo 780, albo w ogóle go nie ma. I to jest no, bardzo, bardzo niezdrowa sytuacja. Jakby coraz trudniejszy dostęp do mieszkań dla osób, które chciałyby je kupić na własne potrzeby mieszkaniowe, bo mówię tutaj o problemie takich ludzi, którzy właśnie są na takim etapie życia, że przychodzi ten czas, gdzie chcemy zmienić mieszkanie, albo kupić pierwsze mieszkanie, albo wybudować dom. I to wszystko, jak jest tak nieprzewidywalne i tak się zmienia, no to niestety nie jest to zbyt optymistyczne. Panie Marcinie, to ta diagnoza jest niepokojąca, ale my ją znamy, że ten rynek, ta relacja podaży i popytu jest niezdrowa na nim. Powiedział Pan, że z tą podażą niewiele da się zrobić. I tutaj, bo chciałbym, żeby to był taki przyczynek trochę do rozmowy o tym, czy pandemia jakoś zmieniła ten rynek, bo przecież pamiętam, jak rozmawialiśmy chyba 2 lata temu, to mówił Pan, że musiało się naprawdę wydarzyć coś niespodziewanego, żeby się na tym rynku, żeby doszło do jakiegoś wstrząsu. Nie mówiliśmy o jakimś załamaniu, prawda, ale o jakimś, pamiętam. W korekcie. Nic takiego się nie stało. I teraz jest moje pytanie, czy pandemia w ogóle coś zmieniła? I tutaj chciałbym, bo czytałem ostatnio o tym, że pojawił się jednak taki, czy przyspieszył w trakcie pandemii taki trend przenoszenia się troszeczkę na przedmieścia. Zaczęto budować domy, zaczęto przenosić się do domów wielorodzinnych, co sugerowałoby, że być może część mieszkań się zwolni. Ja nie mówię, pewnie część też osób zostawi te mieszkania na wynajem, prawda, albo po prostu po to, żeby trzymać tam kapitał. Ale jednak jest to jakiś trend. I ostatnio widziałem dane, to Tomasz Narkun na Twitterze umieszczał, że w pierwszym półroczu 2021 roku oddano do użytkowania ponad 50 tysięcy domów i ponad 49 tysięcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dodatkowo inwestorzy podobno uzyskali pozwolenia teraz na budowę kolejnych 75,5 tysiąca domów jednorodzinnych. To czy to jest jedna z kwestii, która w tej pandemii się pojawiła i ona może troszeczkę tutaj pomagać tej podaży mieszkań, jak pan myśli? Czy może są też inne kwestie, które pandemia zmieniła w tym obszarze podażowym? No właśnie to jest o tyle ciekawe, że jak już wspomniałem wcześniej, pandemia na chwilę zatrzymała ceny. Mieliśmy wiosnę 2020 roku, totalny lockdown, tak? Na ulicach były pustki, było ciężko się dostać nawet do notariusza. Budowy wprawdzie deweloperskie trwały, osiedla się budowały zgodnie z harmonogramami, ale sprzedaż siadła i ceny też się zatrzymały. Tylko że potem okazało się, że jakby na to nie patrzeć, jako powiedzmy społeczeństwo całkiem obronną ręką wyszliśmy z tych wszystkich lockdownów finansowo, że jest wielu chętnych na kupno tego mieszkania i że właściwie to niewiele się zmieniło, bo po kilkumiesięcznej przerwie ceny zaczęły znowu rosnąć. Jeśli chodzi o taką stronę popytową i pandemię, czyli bardziej powiedzmy preferencji, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo rzeczywiście wszystkie dane mówią o wzroście zainteresowania czymś pod miastem, no, na takiej zasadzie, że o jak skoro nie muszę codziennie być w pracy, no to może rzeczywiście ten gdzieś tam domek 30 km pod miastem, gdzie będę miał kawałek zieleni, spokój, większą przestrzeń, niższą cenę i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie w Sopocie w czasie jednej z dyskusji, już teraz sobie nie przypomnę kto, ale ktoś powiedział, że widać już odwrót tej sytuacji. Czyli to jest trochę tak, że ludzie, którzy tam się gdzieś wynieśli, zauważyli, że jednak pod miastem to nie do końca wszystko jest, co jest im do życia potrzebne. Że nie ma na przykład zajęć dodatkowych dla dzieci, tak? Że
Szkoła już nie jest 500 metrów od osiedla, tylko 2 kilometry i każdego dnia rodzic zaczyna dzień jako taksówkarz i musi zawieźć dziecko do szkoły. I jak sobie ktoś uświadomi, że będzie to robił przez najbliższych tam 5 albo 8 lat, to myśli, kurczę, może jednak to miasto nie było takie złe. Nie? I to jest troszeczkę tak, że czasami musimy zobaczyć, jak coś wygląda, żeby jednak przemyśleć, że to, co mieliśmy, nie było aż takie straszne. I inna sprawa, że statystyki GUS-u o budowach i pozwoleniach, one nie mówią o tym, kto się przeprowadził, tylko kto co wybudował, a bardzo dużo osób buduje sobie po prostu drugi dom. Czyli coś a la dom wakacyjny. Nie da się ukryć, że jesteśmy jako Polacy teraz bardziej zamożnym społeczeństwem i tak jak na Zachodzie od lat już to działa, to u nas teraz rzeczywiście coraz częściej ktoś mieszka, ma swoje takie centrum życia, powiedzmy, gdzieś tam w mieście, tam się uczy, pracuje i tak dalej, ale na potrzeby relaksu, spędzania czasu w wakacje, w weekendy, w święta, mam czasami jakiś jeszcze urwany tydzień gdzieś w środku roku, kupujemy albo budujemy sobie drugi dom właśnie gdzieś za miastem, gdzie będziemy mieli ciszę, spokój i będzie można sobie odpocząć. Ale jeśli chodzi o preferencje, to bardzo ciekawe jest to, że wszelkie badania wskazują, że pandemia spowodowała zainteresowanie większymi mieszkaniami, czy wzrost zainteresowania większymi mieszkaniami. Większymi mam tutaj na myśli o większej liczbie pomieszczeń. To jest w sumie oczywiste, no, wszyscy się tego spodziewali, no bo jak mamy home office, jeszcze przedszkole w domu i szkołę, no to tych pokoi trochę brakuje, no bo ciężko jest bardzo... Mi na przykład tutaj byłoby ciężko rozmawiać, gdybym miał obok przedszkolaka, a jeszcze być może jakiś tam czwartoklasista miałby lekcję zdalną, więc jasne jest, że ludzie szukają większej liczby pokoi, ale jednocześnie te badania wskazują, że szukają większej liczby pokoi, ale na takim samym metrażu, bo jednak płacimy za metr kwadratowy. Jak połączymy to ze wzrostem cen mieszkań, to gdybyśmy chcieli tak naprawdę, naprawdę zwiększyć przestrzeń, no to okazałoby się, że to po prostu zbyt dużo kosztuje. Ale bardzo ciekawy wniosek był ostatnio z badania, które dla Otodomu przeprowadził SWPS, gdzie badano tak zwaną szczęśliwość Polaków związaną z sytuacją mieszkaniową i okazało się, że ci, którzy zmieniają mieszkanie, przeprowadzają się, rzeczywiście statystycznie jest tak, że widać, że mają więcej pomieszczeń, ale tę samą powierzchnię, ale co ciekawe, mając tę samą powierzchnię, uważamy, że mają więcej miejsca, bo tak naprawdę przeprowadzka to jest taki czas, gdzie możemy przearanżować sobie mieszkanie, no bo właściwie ustawiamy wszystko od nowa, budujemy tę przestrzeń od nowa i nie potrzeba wcale więcej metrów kwadratowych, żeby mieć więcej miejsca, bo troszeczkę mądrzej coś zrobimy, lepiej znamy swoje potrzeby, lepiej dopasujemy to nowe mieszkanie. No i dzięki temu, mówiąc wprost i może trochę górnolotnie, ale rzeczywiście tak jest, żyje nam się lepiej. Jeszcze drążąc ten temat, poszukiwania czynników, które mogłyby zdusić jednak ten trend na rynku mieszkaniowym, trend wzrostu cen. Jeśli to nie te preferencje co do przedmieść, to przytoczę po pęknięciu bańki w 2007-2008, to było oczywiście pęknięcie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale ono się rozlało na całym świecie. To tuż przed pęknięciem, z tego co czytałem wczoraj przygotowując się do tej rozmowy, w Warszawie średnia cena mieszkań prawie dotarła do tej granicy 10 tysięcy złotych, by potem spadać do sierpnia 2013 i zeszła średnio do poziomu 8 300 złotych. To jest sporo, bo to jest ponad 15, dokładnie 17,5% powiedzmy spadku, więc to jest bardzo dużo dla takiego portfela. Ale rozciągnięte na kilka lat, nie? Na kilka lat, to się zgadza. Teraz nie mieliśmy, tak jak pan powiedział, mieliśmy tylko zatrzymanie cen, nic z tych rzeczy i zastanawiam się też skąd to się wzięło, bo o ile wtedy to było uderzenie prosto w popyt, prawda, ludzie zaczęli się bać o swoje warunki życia, o pracę, o przyszłość i tak dalej, wycofali się w ogóle z jakichkolwiek inwestycji, państwo wtedy nie pomogło. Tym razem mieliśmy bardzo, bardzo szybką reakcję, bo to też inny kryzys wywołany zupełnie innymi czynnikami. To się w ogóle nie da w ten sposób porównać, natomiast reakcja państwa jest diametralna. Ale teraz znowu dochodzimy do takiego błędnego koła, bo państwo zaczęło stymulować znowu popyt i znowu to robi, prawda, bo mamy nowy ład, mamy gwarancję wkładu własnego w samych planach. Natomiast no, czy to jeszcze nie napędzi nam tego bardziej i czy to jeszcze drugie pytanie obok tego, czy pana zdaniem państwo nie mogłoby zrobić czegoś jednak, żeby stymulować bardziej tę podaż?
zamiast angażować się tak mocno w stronę popytową. Bo tutaj trzeba zapytać Państwo, a nie mnie. Ja oczywiście jestem zwolennikiem stymulowania podaży, a nie popytu, nie oszukujmy się. Wszystkie pomysły, które generalnie są ze strony rządowej i jakby powiedzmy sobie jasno, nie dotyczy to tylko tego rządu, tylko wszystkich poprzednich tak samo. No bo przypomnijmy sobie pomysły na rodziny, na swoim, na mieszkanie dla młodych, potem było Mieszkanie Plus. Wszystko to było stymulowanie popytu. Pomagało ludziom kupić mieszkanie, bardzo często ludziom, których i tak na to mieszkanie było stać, więc nie tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebowali, ale nic, tak jakby tam siedzieli ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że jest mechanizm popytowo-podażowy, nie? Że cena wynika w dużej mierze z tego, ile osób dane dobro chce kupić. A przecież no, są możliwe narzędzia do tego, żeby tę podaż też stymulować. Ja już wspominałem tutaj o kłopocie z działkami, ale można upraszczać formalności, można je skracać, ułatwiać działalność tym, którzy budują, albo nawet już pomijając deweloperów, no, można umożliwić rozwój spółdzielniom mieszkaniowym. Tak? Przecież kilkadziesiąt lat temu w Polsce nie budowali deweloperzy, tylko spółdzielnie mieszkaniowe. Tak? To one, te całe boom lat 70., 80., to za tym stały spółdzielnie mieszkaniowe, a teraz one gdzieś tam leżą i kwiczą właściwie. Nie? I to jest generalnie bardzo duży problem w Polsce, że to jest, powiem to wprost, ale to jest kiełbasa wyborcza po prostu, bo jak damy ludziom pieniądze, czyli tym kupującym, no to ich przekonamy i kupimy ich głosy w ten sposób. I to jest robione od wielu lat u nas, a przecież gdybyśmy zaczęli od drugiej strony, właśnie od strony podaży działać, no to wtedy ci ludzie nie dostają bezpośrednio do kieszeni gotówki. To oni prawdopodobnie nie uwierzą, że to dzięki działaniu państwa, tak? A to stymulowanie popytu, no to jest bardzo krótkofalowe, no bo jeżeli będziemy cały czas ułatwiać ludziom, dawać im pieniądze po to, żeby kupowali mieszkania i ułatwiać to, no to nadal nie będzie miał kto tych mieszkań budować i ich będzie po prostu brakować. Więc to jest sytuacja, która, kolejny czynnik, który mi w głowie mówi, że no nie czeka nas jakieś uspokojenie. Bo jeszcze gdybyśmy porównali, znowu wracając do tego poprzedniego, powiedzmy, kryzysu i pęknięcia, to też to narastanie tej sytuacji wyglądało zupełnie inaczej, bo po pierwsze, teraz mamy dużo więcej kredytów, dużo mniej kredytów, a więcej zakupów gotówkowych. Po drugie, wtedy jak były kredyty, to były kredyty we franku szwajcarskim, co więcej, kredyty na ponad 100% wartości mieszkania. Pamiętajmy, że można było bez żadnego problemu, kupując mieszkanie za 500 tysięcy, wziąć kredyt na 600-650 tysięcy. To każdy bank dawał bez żadnego problemu. Bierz kliencie i tak naprawdę nawet tego nie rozliczano, można było sobie samochód kupić, co kto chciał. Teraz jest dużo, na szczęście dużo inaczej, bo rekomendacje KNF-u powchodziły parę lat temu, no i mamy teraz wymagany wkład własny, mamy tylko kredyty złotowe, które są bezpieczniejsze, no i przede wszystkim też ceny rosną jednak wolniej niż wtedy. Tam mieliśmy taką sytuację, że właściwie te zmiany cen były z tygodnia na tydzień, teraz no, są z miesiąca na miesiąc, więc jest, ten proces jest troszeczkę wolniejszy, a z kolei wzrost cen, o którym mówimy, no, trwał dłużej. On jest taki, powiedziałbym, zdrowszy był, tak? On nie był aż tak bardzo spekulacyjnie nakręcony. No, teraz też tej spekulacji pojawi się coraz więcej. Jak pewnie każdy z nas dostaje na maila co najmniej raz w tygodniu zaproszenie na jakieś coachingowe szkolenie, flipuj mieszkania, tak, na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym, zostań deweloperem w weekend. No, to może brzmi trochę śmiesznie, ale to jest trochę przerażające, tak, że duże firmy deweloperskie, które od kilkudziesięciu lat budują swoje doświadczenie, know-how, zatrudniają ludzi i tak dalej, mamy po jednej stronie, a po drugiej stronie zostań deweloperem w weekend, każdy teraz może budować, sprzedawać i tak dalej. No to też jest kolejne takie niebezpieczne dla rynku zjawisko. I znowu to też no, nakręca to wszystko i to jest, już tak mówiłem to już dzisiaj parę razy, ale znowu to jest po prostu niezdrowe i niebezpieczne. Przydałoby się być może trochę ten rynek bardziej uporządkować, gdzieś ze strony państwa jakieś trochę regulacji wprowadzić. To, co już mówiłem, czyli bardziej stymulować podaż niż popyt. No pewnie by się dało, ale są chyba ważniejsze w tej chwili, przynajmniej w oczach rządzących sprawy, niż temat mieszkaniowy dla Polaków, bo oczywiście on się przejawia w każdej kampanii wyborczej i wszędzie, ale jest tylko trochę na takiej zasadzie damy wam, ale
bez żadnych jakichś konkretnych rozwiązań. Tak jak przypomniał mi się teraz film Big Short, nie wiem, czy pan widział, Nie widziałem. z 2014 roku. To jest film, który obnażył to, jak narastała ta bańka nieruchomościowa w Stanach Zjednoczonych, pokazując, no niestety mówiąc wprost, patologię całego systemu. To jak był właśnie ułatwiony dostęp do kredytów. No tam jest nawet pokazane wprost, że kredyt mieszkaniowy został przyznany na psa. Nikt, po prostu nikt tego nie sprawdzał. Wystarczyło wpisać Nie coś tam i weryfikował. dostawało się. Tak, ludzie mieli po prostu mnóstwo mieszkań. Ja wiem, że my jesteśmy od takiej sytuacji daleko. Natomiast no, człowiek i państwo też może uczyć się, prawda, na błędach. A z tego, co już pan któryś raz powtarza, ta sytuacja jest niezdrowa. Obawiam się, czy to nas w jakimś, nie wiem, krótszym czy dłuższym terminie nie doprowadzi do sytuacji patologicznej i czy państwo nie powinno reagować, bo o ile ono stymuluje popyt, to zastanawiam się, czy nie mogłoby tutaj go troszeczkę zdusić, ale tej jego strony, która właśnie podpina się pod ten spekulacyjny trend. Pojawiają się Jak takie, bo najbardziej. na przykład, jeżeli dużo ludzi traktuje rynek nieruchomości jak rynek kapitałowy, czyli że kupię teraz, bo i tak zarobię, prawda? To na rynku kapitałowym normalnie, na giełdzie czy działając na Forexie, od takich zysków płaci się podatek Belki 19%. Tutaj czegoś takiego nie ma. Czy być może od takiej strony, wykorzystując stare, dobre narzędzia w postaci podatków, dałoby się stłumić tę taką chciwość? Nie wiem, czy to jest jakiś pomysł? Co pan o tym myśli? Jak najbardziej. Już od właściwie chyba paru lat w Polsce mówi się o podatku katastralnym. To jest podatek, który w krajach chociażby unijnych występuje już od dawna. I to jest taki dość specyficzny podatek, bo to jest podatek od nieruchomości. No, w Polsce mamy podatek od nieruchomości, który płacimy od powierzchni. Jak ktoś ma działkę, to płaci taką budowlaną, to płaci odpowiednią stawkę za mieszkanie, za nieruchomość komercyjną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku podatku katastralnego podatek od nieruchomości jest naliczany od wartości tej nieruchomości, a nie od jej, że tak powiem, rodzaju. No i to jest już sprawia, że ci, którzy chcieliby gdzieś tam sobie spekulować, pojawia się sygnał ostrzegawczy, no bo będę musiał jakoś od tego zapłacić. Na dodatek w przypadku podatku katastralnego można by na przykład wprowadzić taką zasadę, że każda kolejna nieruchomość to stawka tego podatku jest wyższa, tak? I ktoś, kto ma jedną nieruchomość na własne cele mieszkaniowe, płaciłby go mało, a jak ktoś ma na przykład 10 albo 15 mieszkań, to go płacił więcej. I to jest właśnie dokładnie takie narzędzie, które można by wprowadzić, bo właśnie tak jak już powiedziałem, no pamiętajmy, że mieszkanie to jest bardzo specyficzne dobro. Właśnie takie zbytnie traktowanie tego jak rynku kapitałowego jest niebezpieczne. Na dodatek zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Giełda, Forex, wszystkie inne takie narzędzia, tutaj handel odbywa się niejako na żywo. Otwieramy sobie notowania, widzimy, że akcje KGHM-u kosztują dzisiaj X i ja kupię je za X plus tam złotówkę, nie? I za 3 dni widzę, że one podrożały, sprzedaję albo dokupuję cokolwiek. Natomiast na rynku mieszkaniowym jest zupełnie inaczej, dlatego że dane transakcyjne, po pierwsze jakby mieszkania są dużo trudniej porównywalne między sobą. Bo oczywiście no, patrzymy na lokalizację i powierzchnię, ale przecież wiemy, że lokalizacja lokalizacji nierówna, nawet w jednym budynku, który będziemy mieli położony w całkiem fajnym, atrakcyjnym miejscu, są mieszkania lepsze i gorsze, no bo mają inny widok. Jedno mieszkanie jest zlokalizowane nad wjazdem do garażu, a inne od strony parku. No i to jest przepaść, jeśli chodzi o ich atrakcyjność, prawda? Na dodatek jest kwestia standardu tego mieszkania, czy to deweloperskie, czy to na rynku wtórnym. No mieszkanie może być na bardzo, bardzo różnym poziomie. A na dodatek, jak już zobaczymy, że to jest bardzo trudno porównać, no to jakiekolwiek dane i tak otrzymujemy ze sporym opóźnieniem. Bo Narodowy Bank Polski dosyć fajnie bada rynek mieszkaniowy w dużych miastach, ale te raporty pojawiają się po paru miesiącach od zamknięcia kwartału. Firma JLL, która publikuje też bardzo ciekawe i takie wiarygodne dane, no też to się pojawia po jakimś czasie. No mamy dostęp, powiedzmy, najbardziej na żywo widzimy oferty. I tutaj Oto Dom czy inne platformy no, pokazują na przykład, jak to wygląda od strony ofertowej, ale znowu, to jest strona ofertowa, ona czasami jest oderwana od rzeczywistości, szczególnie na rynku wtórnym, więc to też dodatkowo odróżnia to od rynku kapitałowego, ale jak już właśnie pan redaktor wspomniał, no, coraz więcej osób traktuje rynek mieszkaniowy jak rynek kapitałowy, a brakuje chociażby takiego
tego właśnie podatku, nie? Gdzie tutaj płacimy podatek Belki, czy kupujemy fundusze inwestycyjne, czy kupujemy jakieś inne, czy ETF-y, czy akcje, no to po prostu płacimy od tego podatek. A w przypadku mieszkania wygląda to inaczej, więc są narzędzia, z których można korzystać i praktyka niektórych krajów wskazuje, że można, no tylko chyba nie za bardzo się komuś chce w tym momencie po prostu i myślę, że to jest niedobre. Bo to jest, ja wiem, że podejrzewam, że w tym momencie pojawią się komentarze sceptyczne, bo dlaczego kolejny podatek, dlaczego znowu ograniczamy taką wolność finansową. Natomiast ja mi się wydaje, że kluczowe jest tutaj to, co pan wcześniej powiedział, że rynek nieruchomości trzeba traktować jednak jak w ogóle nieruchomość czy mieszkanie, jako pewne dobro, które należy się każdemu człowiekowi. I wtedy troszeczkę nam się ten obiektyw, prawda, zmienia trochę swoje położenie i myślimy o tym troszeczkę inaczej. Ja się natomiast obawiam, że ten trend, to już to wcześniej powiedziałem, że on prowadzi do tego, że te rynki się zlewają, kapitałowy z mieszkaniowym, i to może być fatalne w skutkach. Więc tak. Warto jeszcze tutaj. Tak? Może tylko jedną krótką rzecz dodam, że do tego wszystkiego jeszcze dochodzi fakt, że polski rynek mieszkaniowy staje się coraz bardziej atrakcyjny dla funduszy inwestycyjnych, które kupują mieszkania w Polsce. Na razie to jest jeszcze mała skala. I to jest temat, który też warto będzie na pewno od strony jakichś regulacji uporządkować, bo oczywiście tak, ma to plusy i minusy. To, że ktoś kupuje kilkaset mieszkań, wprowadza je na rynek najmu, fajnie, bo się rozwija rynek najmu, ale nie fajnie, bo jest na przykład dużo mniejsza dostępność mieszkań dla osób, które chciałyby kupić dla siebie to mieszkanie. Na dodatek no, to jest też znowu popyt, nie? To jest kolejny ktoś kupujący na rynku i to kupujący nie jedno mieszkanie trzypokojowe, tylko 300 mieszkań najróżniejszych. A to się dosyć dynamicznie też w Polsce rozwija i co rusz otrzymujemy komunikaty, że któryś tam z deweloperów sprzedał czy to całe osiedle, czy cały blok, czy jakiś tam pakiet kilkuset mieszkań. I to też jest temat, który na razie nie jest problemem, uważam, ale może nim kiedyś być, jeżeli zostanie źle potraktowany. Czyli kolejne ostrzeżenie do tej strony popytowej. No, czyli jest tych zagrożeń dużo. Skoro, bo w zasadzie rozmawiamy o tym, co mogłoby te ceny zdusić. Skoro nie preferencje Polaków, nie pandemia, nie działania rządowe, które bardziej stymulują w tym momencie popyt niż podaż, to zastanawiam się, czy rynek tego nie zrobi. Ja mam na myśli konkretnie stopy procentowe. Ja myślę, że tego się wszyscy obawiają. Ja tylko przytoczę, bo sprawdzałem sobie dane Biura Informacji Kredytowej. W lipcu wartość udzielonych kredytów w Polsce sięgnęła prawie 8 miliardów złotych, nie licząc kredytów powyżej miliona złotych. I to jest to rekord. Chyba rekord, nie? Dobrze pamiętam. Tak, to jest rekord. Ja patrzyłem rok temu, w lipcu to było 5 miliardów, więc mamy, no to jest ogromne, to jest 3, to jest 80, to jest 60% w górę. To jest coś nieprawdopodobnego. Średnia wartość kredytów w sierpniu wyniosła 330 zł, 15% rok do roku. To jest fenomen. Zauważa się już, że podobno troszeczkę spada liczba wniosków. Natomiast jeśli chodzi o samą wartość kredytów, ona cały czas rośnie. Ten trend jest nieprzerwany od dłuższego czasu. Wiadomo, że to się wiąże z tym, że jest po prostu dostępność taniego kredytu hipotecznego. Natomiast te stopy są już na ultra niskim poziomie i perspektywa raczej nie jest kolejnych obniżek, bo już nie mamy dokąd schodzić, tylko perspektywa podwyżek. Nie wiadomo kiedy, inflacja pędzi. Gorąco i prezes Narodowego Banku na razie mówią, że to jest faza przejściowa. Ale czy myśli pan, że jeżeli zacznie się ten cykl, to będzie coś, co wtedy no, totalnie zamknie ten kranik i zdusi ten rynek? No to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i oczywiście słuszna uwaga, bo stopy procentowe mają wpływ na rynek mieszkaniowy tak jakby z dwóch stron. Z jednej strony wpływają na dostępność kredytów hipotecznych, a zatem na taki popyt, powiedzmy, na własne potrzeby. No bo trochę jest tak, że mamy trochę oszczędności, a zobacz, Kasia, jaki tani kredyt, może byśmy sobie zmienili mieszkanie, nie? Jak kupimy mieszkanie, rata wyjdzie nas tam, kurczę, 1000 zł, no to może warto. Tylko że ten 1000 zł to jest dzisiaj, jak właśnie powiedzieliśmy, miejsca na obniżki nie ma, raczej jest miejsce na podwyżki, inflacja jest jaka jest, więc te podwyżki coraz... No, dużo się o nich mówi, tak? Oczywiście na razie ze strony NBP czy Rady o tych podwyżkach nie słychać, no ale gdzieś w rozmowach takich eksperckich, jakichś tam dyskusjach, panelach te podwyżki się pojawiają.
I myślę, że mamy tutaj taki problem, że ludzie nie są świadomi tego, jak bardzo wzrośnie im rata, kiedy nastąpią te podwyżki. Bo to jest tak, że jak ktoś ma ratę kredytu 1000 zł, tam sobie pójdzie o 2 punkty procentowe, no to ten wzrost nie będzie wynosił 2%, tylko na przykład 20%. Teraz zupełnie strzelam, ale chodzi o to, że to jest dużo, dużo więcej niż ten wzrost stóp. No i tego musimy być świadomi. I to oczywiście ten wzrost stóp spowodowałby na pewno obniżenie popytu takiego kredytowego, ale z drugiej strony, gdyby urosły stopy, no to rośnie wtedy atrakcyjność innych sposobów na oszczędzanie pieniędzy. Rośnie wtedy oprocentowanie depozytów w bankach, czyli to, o czym mówiłem na początku. Mam gotówkę, idę do banku, no to przynajmniej będę mógł te pieniądze przechować, a jednocześnie rośnie też atrakcyjność obligacji skarbowych, no bo one są jakby powiązane i mam dodatkowe narzędzie. Teraz tych narzędzi na przechowanie pieniędzy po prostu brakuje, więc oczywiście podwyżka stóp to byłoby coś, co by ten rozkręcający się popyt i dynamicznie rosnące ceny mogło trochę zatrzymać. No tylko musimy być świadomi tego, że to jest taka broń, która może też w naszą stronę wystrzelić, znaczy w naszą, czyli w stronę tych, którzy kupują mieszkania dla siebie, biorą sobie kredyt, ale przecież mają kredyt o zmiennym oprocentowaniu. No i oni muszą być świadomi tego, że zakredytowanie się po korek to jest generalnie bardzo zły pomysł. Z tego, co czytałem raport ostatnio ekonomistów Crédit Agricole, w czwartym kwartale spodziewają się wzrostu cen na rynku pierwotnym 8,9% rok do roku. No, zakładam, że już ekonomiści uwzględniają te podwyżki stóp, bo o ile dobrze kojarzę, w budżecie na przyszły rok chyba już jest podwyżka uwzględniona, więc podejrzewam, że ekonomiści swoje modele troszeczkę przeparametryzowali. I ci sami ekonomiści Crédit Agricole na przyszły rok mówią o tym, że ta dynamika wzrostu będzie spadać, ale sama dynamika i ona, ale i tak się będzie utrzymywać powyżej 7% rok do roku. Czyli cały I tak jest czas dużo. i tak jest bardzo, bardzo dużo. Więc na koniec standardowe i chyba najbardziej nielubiane, podejrzewam, przez pana pytanie, czy warto teraz kupować to mieszkanie, czy czekać na, nie wiem, na to, aż Rada zareaguje i trochę te ceny zdusi. No, chociaż no, z tych prognoz wynika, że absolutnie nie, najwyżej się dynamika tego wzrostu zmieni, ale to nie zmienia faktu, że one będą te ceny cały czas rosnąć. Czy pani Marcin, co robić? Niestety wszystkie prognozy mówią w tej chwili o tym wzroście. Rzeczywiście, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, no to ja pamiętam właśnie, co mogłoby spowodować, żeby ceny spadły. No musiałoby się coś wielkiego wydarzyć, spektakularnego, tak? Żeby nas wyrzucili z Unii Europejskiej, albo żeby wybuchła wojna, albo coś. No i przyszła pandemia, nie da się ukryć, że to była absolutnie spektakularna rzecz, tak? Wywróciła nasze życie, świat, właściwie nie tylko w Polsce, do góry nogami i co? No i mieszkania drożeją jeszcze szybciej, więc te przewidywania niestety są, tak jak powiedziałem na początku, tutaj zacytuję doktora Czerniaka, no o bańce dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy ona pęknie. I to jest tak, że kluczowe to pytanie, czy warto kupować, odpowiedź jest zawsze taka sama, to zależy. Jeżeli kupujemy dla siebie, czyli na cele mieszkaniowe, to powinniśmy się skupić na jak najlepszym zaspokojeniu swoich potrzeb mieszkaniowych, bo to jest w dłuższej perspektywie ważniejsze niż to, czy kupujemy mieszkanie o 5% taniej lub o 5% drożej. No, bo to jest jakby tak patrząc na komfort życia długofalowo, nie? To, że będę miał przedszkole i szkołę pod osiedlem, jest ważniejsze. To, że nie będę dojeżdżał do pracy godzinę w jedną stronę, tylko 15 minut, też jest ważniejsze. To, że nie będę miał, nie wiem, za oknem autostrady, tylko spokój, gdzie będę mniej stresu miał i będę szczęśliwszym człowiekiem, to jest ważniejsze. Więc to jest jakby, powinniśmy się na tym skupić. Jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie dla siebie, a próbuje utrafić w dołek jakiś tam cenowy, to zaczyna już spekulować. Tak naprawdę to już jest spekulacja. A zamiast tego powinniśmy po prostu się skupić na tym, żeby znaleźć jak najlepsze mieszkanie dla siebie, które będzie jak najlepiej zaspokajało nasze potrzeby, nasze, czyli mówię tutaj tak, rodziny, gospodarstwa domowego. Nie da się ukryć, że zupełnie inaczej wygląda to od strony osób, które kupują inwestycyjnie. No bo tutaj liczy się Excel
I tu jest duży znak zapytania, no, z tym, co się będzie działo z cenami. Wszystkie prognozy, rzeczywiście, jak pan redaktor powiedział, mówią wprost o tym, że te ceny będą rosnąć. Wprawdzie dynamika może spaść, czyli nie będzie to 10%, tylko 6-7%, ale nawet to są jak na rynek nieruchomości dość duże wzrosty. Więc ja oczywiście nie odpowiem na to pytanie jednoznaczne, bo sytuacja każdego jest inna i każdy sam powinien to sobie gdzieś tam jakoś rozliczyć i przemyśleć. No miejmy tylko na uwadze to, że mogą na przykład wzrosnąć stopy procentowe, nie? Że zaciąganie kredytu, okej, ale ten bufor pomiędzy aktualnym poziomem raty, a tym, na jaki poziom raty nas stać, no musi jakiś być, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. To ostrzeżenie jest, myślę, dobrą puentą tej rozmowy, chociaż oczywiście wolałbym taką puentę, że tak, proszę Państwa, teraz ceny spadną, proszę poczekać, ale ja wiem, że to jest niemożliwe, pewnie się taka puenta nigdy nie wydarzy. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. A Państwa zapraszam do subskrypcji kanału i oglądania codziennie naszych materiałów. Dziękuję i do zobaczenia.